Parafraza Horacego z końca lat 80. Horacy oczywiście znacznie wcześniej, parafraza właśnie z tego czasu. Błogosławiony, co za miastem jak ludzie sprzed światowej wojny, orze zagony swoje własne i o swój spokój jest spokojny. Nie pragnie wiele hałasować, tłuc się po biurach i bankietach, żeby się potem procesować i płaszczyć się po komitetach. On raczej gdzieś na działce woli podziwiać swej kapusty główki i jedząc gruszki śród topoli liczyć schodzące z pola krówki, agresty szczepić, szczepić drzewka, siebie powideł mieć, piwnicę pełną siebie i krzewy uszlachetniać i własną przydełkować wełną. A kiedy jesień zaczerwieni, liście słomianą chyląc głowę, pobłogosławi on jesieni za ciężkie krzewy porzeczkowe i zechce podziękować Bogu, który kieruje całym rokiem, na własnym potem spocząć progu albo zasiadać pod obłokiem. Tam, gdzie jezioro albo strumyk i pies przy panu i gołębie i kiedy trawa, woda szumi, zasypiać gdzieś pod wielkim dębem. A potem, kiedy zima ściśnie i gęste śniegi, grat i lody, on z konfitury bierze wiśnie i ryby na przeręblach łowi. Zające łapie, wilki pędzi, łabędziom zziębłym i gołębiom, ryżu na kartki nie oszczędzi, kiedy się w mróz u okna kłębią, tam wolna miłości nieznajoma i Bogu każdy się poleci, żeby dziewczyna przyszła, żona z nim razem wychowała dzieci. Skrzętna i gospodarna w biedzie, nawet już stara, będzie młoda, żeby gdy z pola mąż przyjedzie, napalić w piecu i dać obiad. O świcie wstaje dzielna krewka, niewiele kupi, stół zastawi, na stole serek i rzodkiewka, śniadanie nasze błogosławi. Nie będą kłótnie ani nerwy, gdy wokół tak spokojne niby. Na cóż zachodnie nam konserwy przysłane tu przez świat burzliwy? I na co dary zagraniczne we foliach i ozdobnych puszkach? Wysmakowane, bardzo śliczne, najlepsza nasza jest pietruszka i własne ususzone ziółka. I winogrona wokół chaty, lepsze w chorobie niż szpidół pigułka. A Panu Bogu świeże kwiaty, a przy tak zastawionym stole, jakże przez okno spojrzeć miło, patrzeć na wracających z pola, gdy się już orać zakończył. A stoł ciesząc się darami, sam anioł stróż zasiądzie z nami. Takie miał pewien mieszczuch zdań, chcąc życie spędzić przy naturze, lecz zliczył zysk i utrzymanie i został urzędnikiem w biurze.